Przejdziemy teraz do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk-Podlaski. Spośród Państwa radnych do pracy w tej komisji zgłosiły się następujące osoby. Paweł Bierżyn, Karol Boćkowski, Emil Falkowski, Krzysztof Grygoruk, Eugenia Kruk, Romuald Margański, Alina Niegierewicz, Piotr Pawluczuk, Ewa Tarasiuk. 9 osób. Czy ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego składu? Otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. Zgłosił się pan radny Karol Boćkowski. Udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, pani burmistrz, Wysoka Rado, w związku z tym, że już znalazłem się w dwóch poprzednich komisjach, chciałbym z tej komisji swoją kandydaturę wycofać. Dziękuję bardzo. Okay. Można wycofać kandydaturę. Praca w komisji powinna być, no, dawać satysfakcję. Jeżeli pan radny zgłosił się do dwóch innych komisji, w mojej ocenie możliwość rezygnacji jak najbardziej jest uzasadniona. Także okej. Dobrze. Do głosu zgłosił się również pan radny Artur Maciej Żukowski. Udzielam panu radnemu głosu. Panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowna rado, zgłaszam swoją kandydaturę do tej komisji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, w związku z czym zamykam dyskusję w tym punkcie i pozwolicie państwo, że odczytam projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta, Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk-Podlaski. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 uchwały z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 25 ust. 1 i 2 uchwały Rady Miasta Bielsk-Podlaski nr 46/303/14 z 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Bielsk-Podlaski. Rada Miasta Bielsk-Podlaski uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk-Podlaski w następującym składzie. Paweł Bierżyn, Emil Falkowski, Krzysztof Grygoruk, Eugenia Kruk, Romuald Margański, Alina Niegierewicz, Piotr Pawluczuk, Ewa Tarasiuk, Artur Maciej Żukowski. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, ogłaszam głosowanie w przedmiotowej sprawie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej wersji, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 19 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Nieobecna jest nadal jedna osoba.